początku. Serdecznie Państwa witam na dzisiejszym wykładzie pana doktora Fabiańskiego, Marcina Fabiańskiego. Serdecznie witam naszego gościa. Oprócz wykładu na temat Buddy i Schopenhauera jako dwa lekarstwa na depresję, zapraszamy Państwa oczywiście także na mały wernisaż do galerii UTP. Prace swoje przedstawi dzisiaj pani Anna Wziątek, która w tej chwili nie jest obecna na sali, ale dojdzie jeszcze do nas. A tłumaczą dla nas dzisiaj Agnieszka Grzybkowska i Dorota Cygan. Dzisiaj, proszę Państwa, nadal chyba wszyscy jeszcze świętujemy przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Spotykamy się Wielka radość nas spotkała wczoraj. Wielka radość dla literatury polskiej także. Zapraszamy zatem Państwa do wysłuchania wykładu na temat Buddy i Schopenhauera. Dobry wieczór, guten Abend. Bardzo mi miło Państwa spotkać. Strasznie się cieszę, że tu jestem. Jest kilka miejsc na ziemi bardzo szczególnych dla filozofii, gdzie zawsze wykłada się w specjalny sposób. Nie tylko dlatego, że spotyka się tam wyjątkowo inteligentne twarze, ale również dlatego, że te miejsca znaczą wiele dla filozofii. Ateny, Rzym, Berlin. Berlin należy do takich miejsc. Jestem przeszczęśliwy, że mogę się z Państwem spotkać. Chciałbym opowiedzieć o tym, co wprowadzę już w tytuł tego wykładu. Chciałem zacząć od tego, że rzeczywiście Schopenhauer wykładał na tym uniwersytecie, na którym się znajdujemy, ale wyłącznie przez jeden semestr. Jako prywatny docent, ktoś, kto nie brał za to pieniędzy, natomiast jego pensja zależała od liczby studentów, którzy brali udział w wykładach. Schopenhauer był buntownikiem i nie darzył wielką sympatią największej europejskiej gwiazdy ówczesnej filozofii, czyli Hegla. W związku z tym, jak dostał tutaj ten kontrakt na tym uniwersytecie, to wyznaczył swoje wykłady dokładnie w tym samym czasie, w którym wykłady miał Hegel. No i skończyło się tak, że na wykłady Hegla zwykle przychodziło do 200 studentów, a jak mówi historia, największa liczba studentów, jakie przyszły na wykład Schopenhauera, to było 7 studentów. W związku z tym bardzo szybko zakończyła się jego przygoda z tym uniwersytetem, ale zobaczcie Państwo chichot historii. Tak? Dzisiaj wtedy 7 studentów, a dzisiaj przychodzi Państwa 40-50 osób, żeby o tym Schopenhauerze posłuchać. Nigdy nie wiadomo, jak takie historie się skończą. Chciałbym opowiedzieć o filozofii praktycznej, chciałbym opowiedzieć o filozofii życiowej, chciałbym powiedzieć o filozofii jako sztuce życia, która pomaga nam wszystkim, no jeśli nie osiągnąć jakieś szczęście zwane w tradycji filozoficznej eudaimonią, czyli rozkwitnięciem, no to przynajmniej ulżyć trochę naszemu cierpieniu. I w tym kontekście postanowiłem powiedzieć i o Schopenhauerze, i o Buddzie, o podobieństwach w ich systemach filozoficznych, a z naciskiem właśnie na praktyczną stronę. I Budda, i Schopenhauer nie tworzyli filozofii, chociaż Schopenhauer może trochę, tak? Wiemy o nim, że był dość neurotycznym osobnikiem, więc trochę ją pewnie tworzył, żeby zabłysnąć przed światem, ale jednak te obie filozofie mają bardzo istotny, ważny i centralny taki motyw w postaci tego, co się nazywało w antyku zachodnim terapeją, czyli filozofią, która jest terapią, filozofią, która jest medycyną duszy, filozofią, która zdejmuje z nas ciężar i która pomaga nam trochę odetchnąć w tym świecie szalonym wokół nas. A świat jest szalony, zwłaszcza dzisiaj. Wszyscy to doskonale wiemy, jak mówimy o dwóch lekarstwach na depresję, no to jest chyba dobry moment, żeby gdzieś do sfery publicznej wróciła filozofia właśnie jako terapeja, jako rodzaj lekarstwa na różne nasze smutki, przygnębienia, poczucie nieszczęścia, lęki egzystencjalne, strach przed tym, że wszystko ciągle mija i strach przed tym, że
że wszyscy mamy gdzieś głębiej lub płycej ukryty w nas, że kiedyś to się skończy, przynajmniej z punktu widzenia naszego jednostkowego życia. Więc tu lekarstwo i u Schopenhauera, i u Buddy, i obydwa to nie są jakieś wykopaliska, to o czym chcę Państwu powiedzieć, tylko chciałem przedstawić Państwu tę filozofię jako coś, co możemy używać dzisiaj, na co dzień, po to, żeby odetchnąć, jak mówiłem. Żyjemy w czasach depresji, żyjemy, to teraz mógłbym się powołać na różne dane Światowej Organizacji Zdrowia, ale z niektórych z nich wynika, że przynajmniej 300 milionów ludzi na świecie cierpi na coś, co się nazywa anhedonią, czyli nieumiejętnością, gdyby to dosłownie jakoś wyrazić, nieumiejętnością przeżywania szczęścia. I te badania, jak się domyślam, dotyczą w dużej mierze zachodnich społeczeństw, które teoretycznie, tak, osiągnęły bardzo duży rozwój cywilizacyjny, które w dużej mierze załagodziły przynajmniej na jakiś dość długi czas konflikty, wojny i różne inne nieszczęścia, które ciągle przydarzają się ludzkości, a jednak, jak się okazuje, nie przynosi to nam szczęścia. Nie umiemy przeżywać życia w radosny sposób i powodem, do którego nie umiemy przeżywać w radosny sposób, jest to, że szukamy, tak jak powiedział i Buddha, i Schopenhauer, szukamy źródeł szczęścia nie tam, gdzie trzeba. Szukamy źródeł szczęścia w rzeczach materialnych, szukamy źródeł szczęścia w sławie, szukamy źródeł szczęścia we władzy, w czymś zewnętrznym, w czymś, co możemy zakumulować, w czymś, co możemy zaksięgować w naszym wewnętrznym Excelu, że oto my jesteśmy tacy mądrzy, mamy tyle dyplomów, jesteśmy tacy bogaci lub mamy taki wpływ na świat dookoła. I Schopenhauer, i Buddha powiedzą: błąd, drogi człowieku, w kumulowaniu różnych dóbr, czy to symbolicznych, czy to materialnych, nie znajdziesz szczęścia. Są różne badania współczesne na ten temat, które mówią bardzo wyraźnie. Może przedstawię jedne, bo one są dość takie wymowne. Amerykańskie badania, gdzie zapytano uczestników tych badań, którzy mieli dochód roczny 40 tysięcy dolarów, czyli niski, zapytano, ile musieliby zarabiać, żeby osiągnąć szczęście, żeby to im dało szczęście. No i odpowiedź była 70 tysięcy. A jak zapytano tych, którzy zarabiają 70 tysięcy, ile powinni zarabiać, żeby osiągnąć szczęście, to 250 tysięcy, tak? Okazało się, że ćwierć miliarda zielonych szeleszczących, właściwie nie szeleszczących już w dzisiejszych czasach banknotów, zdaniem respondentów tych ankiet, przyniosłoby im szczęście. Czyli zobaczcie, co mamy. Zobaczcie Państwo, jakie to są proporcje. Tak? Arthur Schopenhauer powiedział kiedyś, że próba zdobycia szczęścia za pomocą mnożenia pieniędzy czy też dóbr materialnych jest jak picie morskiej wody. Im więcej wypijemy, tym większe nasze pragnienie. Te badania ilustrują w sposób statystyczny dokładnie tę tezę Schopenhauera. Ale nie myślmy też, proszę, że to my jesteśmy tymi nieszczęśnikami, którzy przeżywają te wszystkie tragedie, a w innych czasach to było tak cudownie. Gdyby w innych czasach było tak cudownie, to nie powstawałyby filozofie takie jak filozofia Buddy, który też odpowiadał na tę samą potrzebę. Na potrzebę jemu współczesnych, czyli mówimy o V wieku przed naszą erą. Współcześni badacze przesuwają trochę ten okres życia Buddy na IV wiek być może, to trochę młodszy jest. Raczej zgadzają się co do tego, że istniał jako realny człowiek. No, on odpowiadał na to samo, co w XIX wieku, co w XIX wieku zajmowała Schopenhauera i co dzisiaj zajmuje psychologów. Odpowiadał właśnie na to, że nie umiemy przeżywać szczęścia. I znalazł swój sposób, podobnie jak Schopenhauer. Te dwa sposoby, te dwie pigułki można, moim zdaniem, brać razem, białą i żółtą.
jakkolwiek by je nazwać, schopenhauerowską i buddyjską, one są dość do siebie podobne i bardzo dobrze, ja pisałem doktorat z Schopenhauera, z filozofii porównawczej, Schopenhauera i Buddy właśnie, i bardzo dobrze, że mamy dwa systemy, wschodni i zachodni, które proponują podobne rozwiązania. Nie dość, że żyjemy w kulturze, a nie dość, że żyjemy w czasach depresji, no to żyjemy jeszcze w czymś, co się nazywa kulturą terapii. To jest oficjalna nazwa, ukuta przez badaczy, przez antropologów, przez socjologów, przez psychologów, która mówi nam o tym, że żyjemy w takim świecie, w którym wydaje nam się, że wszystko powinno podlegać pewnej terapii. Że jak tylko mamy jakiś problem emocjonalny, to idziemy do naszego psychoterapeuty i oddajemy się w jego ręce, prosząc go, płacąc mu za to, żeby ten problem naprawił. Nie ma wielkiej różnicy między naszymi wycieczkami do psychoterapeuty. Trochę teraz oczywiście ironizuję, tak? Ale chcę pokazać to zjawisko, a między wycieczkami naszego auta do mechanika. Tak? Jest bardzo podobne podejście, że oto jakiś specjalista na zewnątrz nas, który zna się na psychologii, wie, co się dzieje w naszej głowie, wie, jak działa nasz umysł, coś tam zrobi, coś przykręci, powie coś inspirującego, wyciągnie być może jakiś problem z naszego dzieciństwa i oto staniemy się nagle w okamgnieniu ludźmi szczęśliwymi, naprawionymi, jak naprawia się samochód. Ci ludzie, którzy mówią o kulturze terapii, bardzo często też krytykują ją. Czy coś, co kiedyś, w dawnych czasach, przed kulturą terapii było zwykłym, codziennym smutkiem i z czym ludzie sobie radzili za pomocą domowych sposobów, że tak powiem, tak? Czyli za pomocą upływu czasu, za pomocą porad dobrej cioci czy babci, za pomocą rozmów, za pomocą przyjaźni. Bardzo często zostało jakby spatologizowane, tak? Dzisiaj jest uznane za patologię, na przykład smutek, tak? Przeżywamy rozstanie, przeżywamy śmierć kogoś bliskiego, a nie chcemy przeżywać smutku. Idziemy w kulturze terapii, idziemy do specjalisty, który nam powie, zrobi coś z nami, że tego smutku nie będziemy przeżywać. Zresztą smutek jest naturalną reakcją, która powinna w nas wybrzmieć. To taka krótka jakby krytyka, oczywiście do dyskusji tego, co nazywa się dzisiaj terapią kultury. I Schopenhauer, i Budda powiedzieliby, że są inne rozwiązania, że niekoniecznie powinniśmy z każdym problemem, że jeśli nasze problemy będą rozwiązywać specjaliści naszych problemów, to nic się o nich nie nauczymy. To zrywamy z całą taką formacją kulturową obecną i na wschodzie, i na zachodzie, która była oparta na etyce cnót, czyli nieszczęścia, które zdarzają nam się w życiu, i tak powiedzą stoicy, tak powie Epikur, tak powie Budda, tak powie Lao Tzu, jeden z jakby twórców, przynajmniej symbolicznie uznany za twórców taoizmu. Nieszczęścia, które nam się przydarzają, są doskonałą okazją do budowania pewnych cech charakteru, które były w antyku nazywane cnotami. Takich jak mądrość, takich jak cierpliwość, takich jak odwaga. I kiedy oddajemy te wszystkie swoje niepokoje w ręce zewnętrznych specjalistów, tracimy tę wielką okazję budowania cnót. Tracąc tę wielką okazję budowania cnót, tracimy to, co w człowieku najważniejsze, czyli jego zdolność. I tutaj cofnę się do filozofii zachodniej, do V, IV wieku przed naszą erą, do Platona, do Arystotelesa, do czterech szkół helenistycznych, zdolność do rozkwitania, zdolność do przeżywania eudaimonii. Rozkwitanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy rozwiniemy w sobie te cnoty, o których wspomniałem, które są jakby najważniejsze, ale które w swoim pakiecie zawierają też mnóstwo innych cnót. Więc źródło odpowiedzi na nasze nieszczęście polegające na tym, że albo załatwi nam te sprawy specjalista, albo staniemy się znieczuleni na nieszczęścia ponad tymi nieszczęściami, bo będziemy bogaci, sławni, czy będziemy mieć dużo władzy, jest błędnym źródłem.
żeby, jak mówimy o filozofii wschodu i zachodu, to wydaje nam się, że na wschodzie to oni tam siedzieli ze skrzyżowanymi nogami i medytowali, a na zachodzie siedzieli tak w tej słynnej rzeźbie Rodena i myśleli albo gadali, tak? To jest taki ikoniczny obraz, który nie do końca zgadza się z prawdą, a właściwie szczerze mówiąc, w ogóle nie zgadza się z prawdą, ponieważ częścią medytacji na wschodzie jest też refleksja, jest też dociekanie. To jest właściwie kluczowa część medytacji. W dzisiejszych czasach, znowu trochę w tej kulturze terapii, tak, mamy mnóstwo różnych ruchów mindfulnessowych związanych z uważnością. Czy ja nie za szybko mówię? Za szybko mówię. Tak sobie świadomie, dobrze. Tu mamy w... Tu jest woda dla pana. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że jest woda. A, jest woda, okej, okay, dobrze. Jakbym padł, to będzie wiadomo dlaczego. W dzisiejszych... Okej, okay, To brak wody, może magnezy też, że kawy się kremi wypłukały, ale dziękuję bardzo. W dzisiejszych czasach nie chcę krytykować takich ruchów jak mindfulness, bo one badania to też czarownie pokazują, mają bardzo dużo dobrego wpływu na znowu za szybko nasze życie, ale bardzo często podchodzimy nawet do medytacji, nawet w grupach buddyjskich, przez wiele z nich się przewinąłem, więc mówię tutaj o konkretnym doświadczeniu. Podchodzimy do medytacji tak jak do wszystkiego innego w naszym życiu, czyli jak do mechanicznej procedury, która ma nam zapewnić szczęście. Siadamy na tej poduszce, wykonujemy polecenia nauczyciela. Najczęściej robimy to w sposób mechaniczny i mamy takie wyobrażenie, że mamy po prostu być z tym, taka jest definicja w ruchach mindfulnessowych, że mamy być po prostu z tym, co się dzieje, w bezstronny sposób. Jeśli spojrzymy na te techniki, które wytworzył buddyzm, no to to jest tylko jedna z możliwych sposobów medytacji. Być z tym, co się dzieje w bezstronny sposób, tę bezstronność najczęściej osiąga się po długim treningu, jeśli w ogóle. Natomiast częścią medytacji klasycznej buddyjskiej jest dociekanie, tak? Częścią medytacji również zachodniej, takiej, no bo na zachodzie też mamy medytację, teraz o tym powiem, tak? I jest obserwowanie własnego strumienia świadomości, obserwowanie własnych doznań, ale właśnie w taki sposób bardzo zaangażowany, z takim nastawieniem, co się właściwie za nimi kryje. No i oczywiście też częścią antycznych systemów filozoficzno-medytacyjnych jest zawsze jakaś etyka snu. W dzisiejszych czasach często się o tym zapomina i medytacja jest stosowana bardzo często jako technika po prostu. Tutaj mają Państwo cytat z jednego z listów Epikura, który włączyłem do tego pokazu slajdów, dlatego że jest bardzo wymowny. On pokazuje, czym była filozofia w niektórych przynajmniej szkołach w antyku. Że nie miała nic wspólnego z tym facetem Rodena, siedzącym w dziwnej postaci i dociekającym jakichś abstrakcyjnych rzeczy. Nie miała nic wspólnego z stworzeniem teorii. Nie miała nic wspólnego z rozmowami na tematy całkowicie nieżyciowe i całkowicie abstrakcyjne. Tylko była terapią. Epikur mówi wyraźnie, każda wypowiedź, tak, każde zdanie, każde właściwie działanie, jakie podejmie jako człowiek, jeśli nie ulży choć trochę cierpieniu innych ludzi, nie jest filozofią. Jest czymś innym. Być może jest poetyką, być może jest kolekcjonowaniem wiedzy, ale nie jest filozofią. Filozofia tak samo na Zachodzie, jak na Wschodzie miała ten sam cel, tak? Była medycyną duszy. Tak jak zresztą w zachodnim antyku bardzo często w jednej osobie łączyły się postaci filozofa i lekarzy, który zajmował się i medycyną ciała, i uzdrawianiem umysłu. I założyło się to właściwie niedawno, tak? Właściwie
w akademickiej historii filozofii ta prawda, to chociaż ona była przecież obecna, tak? Te listy Epikura znamy od wieków, ale jakoś była przeoczona, tak? Uwierzyliśmy w takie podejście, że filozofia jest czymś bardzo abstrakcyjnym. Od kilkudziesięciu lat to się zmieniło, zresztą Niemcy, co bardzo często był też źródłem takich zmian, ale również Francja, gdzie Foucault, gdzie wcześniej Perraudot, zwrócili uwagę na te aspekty filozofii, o których teraz mówimy. Jak mówimy o Buddzie i o Schopenhauerze, to oni całkowicie są w tej tradycji. Tak? Budda mówi, zapytany o taką być może ciekawą, ale abstrakcyjną kwestię, czy życie po śmierci istnieje, odpowiada, to nie jest pytanie do mnie. W ogóle odmawiam odpowiadania na takie pytanie. To nie jest filozofia. To nie jest nauka Buddy. Nauka Buddy, i tutaj to być może znacie Państwo, użył tej słynnej metafory, jak ktoś postrzeli cię zatrutą strzałą, to powinieneś się skupić na tym, jak ją wyjąć i oczyścić ranę, zamiast pytać, kto wystrzelił tę strzałę, dlaczego, po co i tak dalej. Ponieważ zanim odpowiesz na te pytania, to szczęśliwie zejdziesz z tego świata lub nieszczęśliwie. Natomiast celem filozofii, celem medytacji, celem buddyzmu, celem większości szkół antyku zachodniego jest leczenie. Tak? Wyciągnięcie tej zatrutej strzały. Powrót do pewnego rodzaju zdrowia. Ale tutaj mamy Państwo taką definicję, znowu Perraudot, taką definicję, czym jest konwersja, czym jest to dochodzenie do zdrowia. Czy Państwo dobrze widzą? To nie będę tego już czytał, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jest to przejście z pewnego psychofizycznego stanu, pewnego stanu bycia w świecie, do zupełnie innego stanu bycia w świecie. Przejście do takiego życia, w którym nękają nas troski, do takiego życia, w którym rozkwitamy. To zależy od nas. I właściwie wszyscy filozofowie antyków wschodu i zachodu by się zgodzili w tym punkcie, tak, że to zależy od nas, czyli że to się może stać bez względu na okoliczności. I wtedy osiągamy ten stan, który czasami na Zachodzie był nazwany atarakcją, on tu jest dobrze przez Abel zdefiniowany, bezstronność, równowaga, widzenie świata takim, jaki jest, autentyczne życie, zawsze w zgodzie z naturą, zawsze w zgodzie z kosmosem, a nie w zgodzie z zachciankami naszego ego. Tym czymś, do czego odnosimy się w antycznej filozofii, jest zawsze natura, jest zawsze wszechświat. Jest takie pojęcie w greckiej filozofii oikeiosis, które oznacza dostrojenie do wszechnatury, dostrojenie do wszechświata. I to jest nasza ścieżka prowadząca do atarakcji, do eudaimonii, do rozkwitnięcia lub do tego, co na wschodzie nazywa się czasem przebudzeniem albo oświeceniem. Tak? Doprowadzeniem do tego, że umysł osiąga swój najlepszy możliwy stan, a razem z umysłem też ciało. Zobaczcie Państwo, że tu nie ma specjalnie teorii, że to jest bardzo, bardzo pragmatyczne. I teraz przechodząc już do bohaterów tego wykładu, niechronologicznie chciałbym zacząć od Schopenhauera. Trochę mało czasu jest, więc nie będę opowiadał o jego życiu. Trochę szkoda, bo jest ono pełne anegdot. Miał ten epizod berliński, a ostatecznie urodził się w Gdańsku. Ostatecznie wylądował we Frankfurcie nad Menem, gdzie był rodzajem też takiej ciekawostki turystycznej, bo pod koniec życia zdarzyło mu się zostać sławnym człowiekiem, ale jak spojrzymy na jego pisma, miał taki moment, kiedy chciał zdecydować, w którym mieście niemieckim mieszkać. Rozważał Weimar, rozważał właśnie Frankfurt. Nie pamiętam, co jeszcze było jedno z hanzatyckich miast i wybrał Frankfurt dlatego, że tam miał najlepszego dentystę. Ten wielki filozof kierował się właśnie w swoim życiu takimi pobudkami. To tylko, żeby zachęcić do wejścia w jego życiorys, bo jest on źródłem dużej radości, że tak powiem. Ale tenże Schopenhauer mówi, sam mówi, nie patrzcie na mój życiorys, bo wielokrotnie mu zarzucamy, jak ty neurotyku, który
ciągle albo z kimś w sądzie byłeś, albo ze swoją matką również, o majątek odziedziczony przez ojcu, po ojcu, albo właśnie, albo na przykład jak zdobyłeś nagrodę za esej filozoficzny, już nie pamiętam, duńskiego czy norweskiego towarzystwa, bo w dwóch konkursach udział Schopenhauer, towarzystwa filozoficznego, mimo że spłynęły tylko trzy prace i że Schopenhauer wygrał, on wtedy mieszkał w Frankfurcie, był dorosłym facetem, tak? 50-paroletnim. No to jak dowiedział się, że zdobył, ale niespełnionym absolutnie w tym momencie swojego życia, bo to jego główne dzieło przepadło gdzieś. To jak się stał słynny, też jeszcze o tym powiem, bo to jest dość ciekawe, potem już przejdę do tej filozofii, chodził przez miesiąc ten Schopenhauer do czegoś, co było konsulatem duńskim lub norweskim, nie pamiętam, który w tej chwili chodzi, codziennie pytając, czy już doszedł ten dyplom, tak? To znaczy nie wiem, z żadną nagrodą pieniężną. W związku z tym no, to pokazuje, jaki miał charakter. Ale zdając sobie z tego sprawę, mówi w różnych swoich notatkach, pisze i potem pod koniec życia, jak stał się sławny, wokół niego zebrało się coś, co czasami historycy filozofii nazywają apostołami Schopenhauera, było ich zdaje się 12 i zaczęli tworzyć takie koło zainteresowań wokół Schopenhauera. Wszystko zaczęło się od krótkiej notatki, to były piękne czasy, The Times napisał króciutką notatkę o głównym dziele Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie, które przepadło wcześniej. On napisał w wieku 27 lat i sam wydał, znaczy najpierw jakiś wydawca, potem sam wydał, to w ogóle sprzedało się kilkadziesiąt czy kilkaset egzemplarzy przez lata, ale jakiś dziennikarz The Times natknął się na to dzieło i napisał, pewnie dokładnie jak to brzmiało, sens był taki, wschodząca gwiazda europejskiej filozofii. No i ten drobiazdek spowodował, że już rok później był rzeczywistą, a nie wschodzącą gwiazdą filozofii. Nagle zaczęto się nim interesować, nagle zaczęto drukować to jego dzieło, nagle zaczęło ono być przedmiotem wykładów. Również na tym uniwersytecie, z którego jak odchodził, to nic specjalnie go nie żałował, być może tych 7 studentów. No i tenże człowiek mówi, nie osądzajcie mnie po moim życiu. Dobra, jestem neurotykiem, nie da się ukryć. Ale jak piszę, jak uprawiam filozofię, jak wnikam w istotę rzeczy, to coś się ze mną dzieje. To nie jestem ja, to nie ja, Artur, tylko przemawia przeze mnie coś znacznie wyższego. Więc mówię o tym, żebyście Państwo się nie zniechęcali życiorysem i rzeczywiście sięgnęli do jego pism. To dzieło główne, dwutomowe, zwykle w dwóch tomach, bo jeden jest jakby właściwym systemem metafizycznym, a drugi tom jest komentarzem do siebie samego. One jest trudne. Natomiast bardzo, bardzo polecam choćby takie wybory sentencji z jego pobocznych pism, nazwał Parega i Paralipomena. Kiedyś mi przyjaciel tak nazwał swoje psy, ale musiał zmienić, bo nie przyjęło się. I tam znajdujemy dużo niesamowitych okruchów. Te cytaty, które Państwo zobaczą z Schopenhauera, które dobrałem tak, żeby pokazać, jak terapeutyczna jest jego filozofia, one są głównie z Parega i Paralipomena, a także licznych wyborów pism, najlepszych fragmentów tych jego pism pobocznych. Po polsku na przykład wyszedł znakomity tomik, właściwie mało pod tytułem Metafizyka życia i śmierci. Jak się w niego człowiek zagłębi, to rozumie, że to nie pisał żaden neurotyk, tylko coś innego to pisało i naprawdę można się zagubić. Ale chciałem już przejść teraz do tego, co ten Schopenhauer twierdził i głosił. Zacznijmy od takiego cytatu właśnie z jego pism pobocznych. Kim jest człowiek? Tak? Jak mówimy, my pakujemy nasze ambicje w coś, co zdaniem Schopenhauera w ogóle nie istnieje. Schopenhauer tutaj proponuje taki eksperyment myślowy, ale można go zrobić fizycznie, bo ktoś się uparł. Weź tyczkę,
połóż ją na palcu i zacznij ją balansować. Mówi, czymś takim jak ta tyczka jest życie ludzkie, jest ciągłym brakiem, ciągle trzeba balansować, wykonywać różne, można zrobić długopisem oczywiście, no, ale wykonywać, ja tego nie umiem, wykonywać różne zabiegi po to, żeby to życie podtrzymać. Życie jest ciągłym deficytem, jest ciągłym metabolizmem, potrzebujemy jedzenia, tlenu, potrzebujemy informacji. To w ogóle, że żyjemy, nasze ciało i umysł, powie Schopenhauer, jest ciągłym byciem w potrzebie, wciąż odtwarzającym się brakiem. Tak? Jesteśmy ciągle na minusie. Jak nie będziemy się starać, i to te starania właśnie zajmują istotę ludzką przez całe życie, jak nie będziemy się starać, to natychmiast umrzemy. Nasze życie wyznaczone jest koniecznością tych starań. Pierwsza taka diagnoza tego, czym jest człowiek. Zwróćcie Państwo uwagę, trochę inna niż zwykło się diagnozować człowieka w filozofii. Arthur Schopenhauer jest autorem przewrotu w filozofii zachodniej, bo do tej pory no, właściwie prawie bez wyjątku, właściwie z wyjątkami tego twierdzenia regułę, myślano, że człowiek składa się z duszy i ciała, no i w którymś z tych elementów albo z duszy i ciała i rozumu, tak jak było w antyku zachodnim, w którymś z tych elementów lokowano istotę człowieka, najczęściej w duszy, tak? Tak zrobił Platon. A potem po Platonie jakby większość zachodnich filozofów, że ciało jest czymś przemijającym, o tym wiemy, tak? Wystarczy popatrzeć na nekrologii rozwieszane na płotach. Natomiast jest to coś nieśmiertelnego, co tkwi w naszej duszy, co nie podlega przemianom, co jest istotą człowieka. Schopenhauer mówi, no way, nic z tych rzeczy, ani ciało i umysł są tylko jednym wielkim brakiem, które domaga się ciągłych zaspokojeń. Tym samym zrywa z tą szczytną tradycją Zachodu, która chciałaby coś, a nie tylko Zachodu, jakby tą taką obsesją nieśmiertelności, z tym, że chcielibyśmy ulokować w nas coś, o czym mamy przekonanie, że przetrwa również śmierć ciała, tak? Że sprawi, że nasza historia, jakkolwiek się nazywamy, będzie trwała także, kiedy to ciało umrze. Jest to na przykład koncepcja nieba, nie tylko średniowieczna, ale też koncepcja platońska nieba, chociaż u niego nie jest do końca jasne, czy ta dusza jest jednostkowa, czy jednak jest pewna zbiorowa, ogólna dusza, która może przetrwać śmierć ciała, bo jeśli to jest zdrowa dusza, ogólna, no to oczywiście już nie jest tak fajnie, tak? Bo przeżyliśmy tę śmierć ciała, ale straciliśmy jakby tożsamość, tak? Jesteśmy gdzieś zatopieni w pewnym zbiorowym duchu, jakby już nie ma nas, tak? Już nie ma tego Jana Kowalskiego, czy Hansa Schmidta, czy kogokolwiek sobie tutaj wstawimy, ponieważ rozmył się w ogólnej duszy wszechświata. Schopenhauer mówi, że to dzieło Świat jako wola i przedstawienie, ten tytuł wiele wyjaśnia, tak? Bo on mówi, że to, co widzimy, tak jak sobie tutaj jesteśmy, wydaje nam się, że to jest obiektywna rzeczywistość. W większości ludzi tak się wydaje, że tu jest jakaś katedra, tu są jakieś siedzenia, inni ludzie, sufit, światło, okna. To wszystko nie jest prawdziwe, powie Schopenhauer. To wszystko jest przefiltrowane przez pewne właściwości naszego aparatu poznawczego. Przez czas, przez przestrzeń, przez przyczynowość. I tutaj Schopenhauer oczywiście odnosi się do Kanta, które dają nam świat w takiej postaci. W takiej postaci, w którym jest przedstawienie. Ale świat jest nie tylko przedstawieniem, ale także wolą. I tutaj Schopenhauer zrywa z tradycją zachodnią, bo mówi, że cały kosmos, wszystko, co wydaje nam się, że istnieje, jest tylko jakby odpryskiem, jest tylko fragmentem działania pewnej siły zwanej wolą, wolą mocy. I ta siła w ogóle nie ma pojęcia o kimś takim jak Jan Kowalski czy Hans Schmidt, bo no to są tylko jakieś peryferyjne przejawy działania tej siły. Ta siła jest jednym wielkim pragnieniem. Gdzieś na poboczu tej siły wyrasta to, co możemy nazywać jednostką ludzką. Nikt tak o człowieku nie myślał na Zachodzie wcześniej. A na Wschodzie tak, o czym powiem, jak dojdziemy do buntu. To jest
taka słynna metafora, ciągle obecna w pismach różnych mistyków, tak? Jesteśmy jak fala. Jesteśmy jak fala na oceanie, to jest akurat Morze Bałtyckie. Zdjęcie zrobione przez moją żonę, ale niech będzie, że to ocean na pożytek tego wykładu. Pewnie, że udało się zrobić jedną falę. Prosiłem ją o to, chyba zmarnowałem jej popołudnie, ale udało się. I taka fala, mówi Schopenhauer, myśli, że istnieje, tak? Myśli, że ten proces wznoszenia się fali i opadania potem w powierzchnię oceanu czy też morza, wydaje się tej fali czymś osobnym. Ta fala myśli, że istnieje wieczna fala. Ta fala, jeśli jest platonikiem, albo jeśli jest chrześcijaninem ze szkoły platońskiej, a nie Arystotelesem, albo jeśli jest chrześcijaninem, myśli, że istnieje jakieś niebo, w którym właśnie takie fale gromadzą się i zachowują swoją tożsamość, również po tym, jak ona sama wyrówna się z powierzchnią morza i właściwie zniknie z pola percepcji. Schopenhauer mówi, taką falą jest człowiek. Takiemu złudzeniu podlega człowiek, natomiast morze to jest ta siła, którą nazywa wolą, tak? Ta siła, która ma swoją logikę, ma swoje piękno, ma jakieś swoje potrzeby, o których każdy z nas nie ma pojęcia. Jak się czasem nazywa Schopenhauera pesymistą, no to właśnie pewnie dlatego, że on mówi, że nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć tej woli, która sprawia, że ten cały cyrk zwany kosmosem kręci się. Że nie mamy w ogóle możliwości, żeby wniknąć w jej motywy, aczkolwiek mówi w kilku fragmentach co najmniej, że możemy ją poczuć, możemy jej zaprzeczyć w pewien sposób i to jest oświecenie w koncepcji Schopenhauerowskiej, które zapowiadam już teraz, żeby Państwo nie wyszli z sali przygnieceni pesymistyczną częścią tego filozofa. Jesteśmy złudzeniem, tak? Nie ma początek fali i koniec fali jest tylko częścią większego procesu. I tylko tej fali wydaje się, że powstała w punkcie A znikąd i że umrze w punkcie Z kiedyś, tak? I że przestanie istnieć. Z punktu widzenia wszechświata rozwijającego się jako taka ekspresja woli, nie ma śmierci i życia. To jest to jakby też wstęp do terapeutycznej części nauk Schopenhauera, który mówił, nie ma śmierci, nie ma czegoś takiego jak śmierć, nie ma czegoś takiego, czego moglibyśmy się obawiać, ponieważ to, co istnieje naprawdę, to jest jedna wielka transformacja. To wszystko. Boimy się czegoś, co w ogóle nie istnieje. To jest argument bardzo podobny do tego epikurejskiego, antycznego argumentu, chociaż tam są inne przesłanki, w którym on mówi, Epikur mówi, nigdy nie zetkniemy się ze śmiercią, ponieważ życie jest czuciem. Życie nie styka się ze śmiercią. Kiedy jest śmierć, wtedy nie ma czucia. W związku z tym my, czując, nigdy nie zetkniemy się ze śmiercią. Albo jest śmierć, albo jest życie, a nie ma czegoś takiego jak umierające życie. Ale to jest być może na inny wykład. To jest rozwinięcie tej myśli, już takiej metafizycznej postaci. Ten cały kosmiczny świat przeobrażeń, rodzenie się, umieranie, to jest rozwinięcie tej myśli, to wszystko jest złudzenie. To wszystko tylko dlatego odbieramy w takiej postaci, że jesteśmy wyposażeni w ten filtr, który nie pozwala nam zobaczyć rzeczywistości takiej, jaką jest, tej nagiej, działającej, silnej woli, która przenika wszystko. I musimy użyć specjalnych środków, żeby tę wolę poczuć i żeby tym samym jej zaprzeczyć. Ale o tym za chwilę. Schopenhauer z tego metafizycznego poziomu schodzi do takiego poziomu, który moglibyśmy nazwać psychologicznym. Mówi o tym, co właściwie w naszym codziennym życiu, w takim poziomie psychologicznym, nie pozwala nam uwolnić się od tego przekleństwa, bycia falą, która myśli, że jest czymś osobnym. I diagnozuje to dokładnie tak samo jak Budda. Dlatego, że mówi, że źródłem tego błędu poznawczego i tego błędu egzystencjalnego, który wpycha nas w cierpienie, jest pragnienie. Jest pragnienie, mówi tutaj też o nadziei, że gdyby zabrać z
tego procesu życia pragnienia, bo pierwsze nie wytworzyłaby się taka fala, ale być może istniałaby pewna świadomość tożsama z całym tym morzem. Dość podobnie jest w buddyzmie, gdzie mówi się o różnych czynnikach błędu poznawczego. Buddyzm jest dość silnie historycznie umieszczony w swoich czasach. Tak? Łyknął sporo z poprzedzających go wedyjskich nauk, więc wyraża tę myśl trochę w języku kultury, w której powstał. Choć w buddyzmie nie ma reinkarnacji w takim sensie dosłownym, ale mówi się też o pewnego rodzaju przepływie energii życiowej, która przybiera różne formy. Tak? Tutaj możemy się znowu posłużyć tą metaforą fali. I znowu tym czymś, co napędza te fale, tak? Co daje im poczucie, złudne poczucie odmienności, osobności, a tym samym cierpienia, bo taka osobna fala widzi, że fale wokół niej rodzą się i giną. Tak? Ona nie widzi całego oceanu. Widzi, że sama wzrasta, a potem opada. Tak? Widzi swój proces rozkwitania fizycznego, mówię teraz nie w tym sensie eudaimonii, i widzi potem swój proces starzenia się, zanikania. To wszystko daje takiej fali mnóstwo, jakby wpływa na to właśnie, że żyje ona w ciągłym lęku, tak? W ciągłej depresji. Ale gdyby udało się tej fali, to samo powie Budda, spojrzeć szerzej, nabrać perspektywy, w której zobaczy całe to morze, to jest jedyny skuteczny sposób na to, żeby tej depresji się pozbyć. Zobaczcie Państwo, tak? Tutaj mówi dokładnie Schopenhauer. Pogląd przyjęty z góry, wszelka stronniczość i każdy interes, każde drgnienie, każda skłonność, każde drgnienie i każda skłonność woli. Tak? To wszystko jest źródłem naszych niepokojów i naszego cierpienia. I zapomnijmy na chwilę, że mówi to facet, który się sądził z własną matką. No i teraz, jak spojrzymy na ludzkie doświadczenie, które się rozwija w naszym jakby codziennym życiu, to wszystkich innych, ja widzę na przykład te cudowne dwie panie tłumaczki jako osobne byty, tak? Widzę panie tłumaczki wyłącznie jako przedstawienie. Nie widzę jej jako wolę, tak? Aczkolwiek powie Schopenhauer, że tam buzuje jakaś wola, tak, jakaś ukryta siła. Gdybym chciał w jakiś sposób pojąć tę wolę, to nie mogę, to nie zobaczę jej, że zobaczę jej zewnętrzne przejawy w innych ludziach, w innych żywych stworzeniach, w tym nakręcającym się bez przerwy kosmicznej transformacji. Ale gdybym chciał dotknąć tej woli, zrozumieć ją, to mogę ją poczuć wyłącznie w sobie, wyłącznie w moim własnym ciele. Schopenhauer namawia nas do introspekcji, namawia nas do tego, żebyśmy, jeśli chcemy się wyzwolić, tak? Jeśli chcemy przeżyć to schopenhauerowskie oświecenie i pozbyć się cierpienia, no to powinniśmy poczuć tę wolę w nas samych, zrozumieć jak ona działa i tym samym uwolnić się od niej. Trochę jest jak z jadącymi obok siebie pociągami. Tak jak jadą z różną prędkością, wydaje nam się, że jest jakiś ruch między nimi. Jak jadą z taką samą prędkością, to nagle nie wiemy, czy stoją te pociągi, tak, czy obydwa jadą. Jak poczujemy tak, każdy z tych drgnień woli, jak mówisz o tym Schopenhauer, i staniemy w pewnym dystansie z tymi drgnieniami woli, a jak to zrobić, to za chwilkę powiem, to jesteśmy w stanie uwolnić się od niej. Bo ona nie będzie już irracjonalna, tak? Będziemy jakby surfować po tych pragnieniach woli i uwolnimy się od jej destrukcyjnej siły. Oczywiście i tak jak Budda, mówi Schopenhauer, musimy pozbyć się żądzy, musimy pozbyć się pragnień. To jest jedyny sposób, żeby od takiej woli się uwolnić. No i teraz już konkretnie, tak? Co zdaniem Schopenhauera może nas uwolnić? On się specjalnie tym nie zajmuje, niestety. Ale pokazuje kilka ścieżek, tak? No, Budda zajmuje się tym otwarcie, tak? Wyłącznie się zajmuje, jak tę strzałę wyjąć. Schopenhauer mówi, co się dzieje, jak taka strzała z trucizną zacznie oddziaływać na nasz organizm i mówi, jak ją wyjąć, ale dość pobieżnie. Mówi, że są właściwie trzy ścieżki, tak? Pierwsza ścieżka to jest kontemplacja sztuki i filozofii. Zanim Schopenhauera, jak pójdziemy
On mówi głównie o malarstwie, chociaż tam muzyka też ma znaczenie. To w ogóle też na osobny wykład, tak? To malarstwo i muzyka u Schopenhauera i u Nietzschego. Ale on mówi, jeśli jest coś takiego w sztuce malarskiej na przykład, co pozwala nam zapomnieć o tym, że jesteśmy fauną. Co sprawia, że nagle przez kontemplację dzieła sztuki osiągamy stan tożsamości z całym morzem. No i niestety nie rozwija tego tematu specjalnie. To samo mówi, dotyczy filozofii. Jak on mówi o sobie, że jak pisze, to nie ja, Artur, tylko coś innego, no to zdaje się, że ma na myśli właśnie to, tak? Że to nie Artur pisze, tylko jakaś cała mądrość kosmosu, tak? Że przez tę filozofię Artur jest w stanie na chwilę, tak? Nie na zawsze. W akcie filozoficznym tylko, w akcie pisania, być może w akcie wykładania, o czym nie wiemy, bo niewielu miało szczęście słyszeć wykładającego Schopenhauera i już dawno nie żyją. Ale być może też, tak, jesteśmy w stanie, uprawiając filozofię, jakby zaprzeczyć tej woli, stanąć obok niej, wyrwać się poza nią, tak? Czyli pewien rodzaj myślenia. Po to buduje ten system metafizyczny. Po to buduje to co się nazywa głównym dziełem, te dwa ogromne tomiska, żeby ktoś, kto się w nie zanurzy, uwolnił się właśnie od działania woli. I poprzez moralność, tak? I tutaj, jak się czyta Schopenhauer, to jest jasne, że chodzi mu o to samo, o co chodziło antykowi wschodniemu i zachodniemu, czyli o etykę snu, czyli o budowanie pewnych cech charakteru. To są trzy ścieżki do oświecenia. I tutaj jeszcze chciałem znowu trochę zejść na poziom bardziej psychologiczny. Czas wprawdzie nie istnieje, mówi Schopenhauer, ale nie wiem, czy wszyscy się zgadzamy. Jeśli tak, to będę mówił wolniej jeszcze 4 godziny. Ale chciałbym wybrałem kilka takich perełek, terapeutycznych perełek z filozofii Schopenhauera, które umieściłem na tym slajdzie. Na przykład przeczytam właśnie, uświadomiłem sobie, że pan przynajmniej po niemiecku składa tego wykładu, więc to przynajmniej przeczytam. Szybkie zaspokajanie pragnień nazywamy szczęściem, powolne cierpienie. Okej? Okay? Wydaje się dość banalne, ale zatrzymajmy się na chwilę na tym. Szybkie zaspokajanie pragnień nazywamy szczęściem, powolne cierpienie. Zobaczcie państwo, jakie to jest odległe od tego, jak myślimy o cierpieniu i o szczęściu. Nam się wydaje, że jak szczęście jest tu, to cierpienie jest tu, tak? Jak szczęście jest jedną skrajnością, to cierpienie jest inną skrajnością. A w tej krótkiej frazie Schopenhauer mówi, że szczęście i cierpienie są właściwie tym samym procesem, tylko przebiegającym w innym tempie. Czyli szybkie zaspokajanie pragnień, tak? Chcemy zjeść loda waniliowego, co jest, przyznaję, widać moją słabością. Jemy tego loda, tak? I czujemy się przez chwilę szczęśliwi. Natomiast chcemy jeść tego loda, ale nie możemy, bo nie mamy pieniędzy, bo nie ma lodziarni, bo wiemy, że nie powinniśmy go jeść i walczymy całe popołudnie ze sobą, żeby go nie zjeść, to wtedy może i tak wczesnym wieczorem go zjemy, to jest cierpienie, tak? To jest to odsuwanie szczęścia, jak pojawia się na horyzoncie szczęścia, ale nie możemy go złapać w tej chwili, nie możemy go dotknąć, to jest cierpienie. Pojawia się jakieś zaspokojenie na horyzoncie, możemy je natychmiast wziąć, to jest szczęście. W tym prostym zdaniu Schopenhauer diagnozuje też nasze czasy. Nie będę w to wchodził, ale państwo pewnie mogą sami taką analizę przeprowadzić, tak? Nasze czasy, w których, no proszę się rozejrzeć, po reklamach choćby, tak? Które nam obiecują bez przerwy szczęście konstant, natychmiast, jakby w chwili, w której na przykład wpłacimy pieniądze, tak? Jeśli spojrzenie to z punktu widzenia Schopenhauera, to okazałoby się, to jest tylko jedna, to jest tylko odmiana cierpienia, a cierpienie jest tylko odmianą szczęścia. Nieustanne starania obliczone na usunięcie pragnienia nie dają nic poza zmianą jego postaci. Tak? O tym już mówiliśmy, tak? Mówiliśmy o tych badaniach, mówiłem Państwu o tych badaniach amerykańskich, tak? Ale to dotyczy wszelkich pragnień. To się nazywa w psychologii adaptacją hedonistyczną. Jak będziemy zaspokajać nasze pragnienia, to będziemy to zaspokojenie poprzez znalezienie
przedmiotu tych pragnień, zdobycie przedmiotu tych pragnień budzi jeszcze większą dziurę w naszej duszy. Budzi jeszcze większą wyrwę w naszym umyśle i w naszym ciele. Tak? Każde zaspokajanie kończy się jeszcze większym pragnieniem. To nie jest inteligentne działanie, to jest szukanie szczęścia w niewłaściwym źródle. Właściwym źródłem szczęścia jest praca z samym pragnieniem w taki sposób, żeby się go w końcu pozbyć. Pozbywamy się pragnienia, pozbywamy się problemu. Zaspokajamy pragnienie, powiększamy problem. Gdyby tak to skrócić zdaniem Schopenhauera. Jest też Schopenhauer niesłychanie biologiczny w tych swoich rozważaniach. Tak? Dlatego też miał takie znaczenie kulturowe. Bez Schopenhauera nie byłoby Fryderyka Nietzschego, bez Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego nie byłoby Henryka Bergsona, bez nich nie byłoby Freuda. On zwrócił uwagę na to, że jesteśmy mechanizmem ewolucji tak naprawdę. Ewolucja nie chce od nas niczego innego poza zaspokajaniem pragnień. I to jest nasze nieszczęście, to jest ten grecki teatr, w którym właściwie nie ma wyjścia poza tymi szczególnymi przypadkami, o których mówiłem wcześniej. I teraz jeszcze o tej nieśmiertelności. Schopenhauer proponuje taki eksperyment myślowy, który ma nam pokazać, że śmierć nie istnieje. Mówi tak, wyobraź sobie człowieku, mój uczniu, że istotę, która ma świadomość wszystkiego, co się dzieje w kosmosie i co się działo od powstania tego kosmosu, co się dzieje teraz i co się będzie działo przez całą przyszłość tego kosmosu. I wyobraź sobie taką istotę i zadaj tej istocie pytanie, czym jest śmierć i możesz usłyszeć tylko jedną odpowiedź, nie wiem. Pojęcie śmierci dla takiej istoty jest zupełnie niezrozumiałe. Pojęcie śmierci jest zrozumiałe, ma jakieś swoje znaczenie, rozbudza nas emocjonalnie, przygnębia nas, przytłacza albo przeciwnie, bo są różne podejścia do śmierci, tylko dlatego, że jesteśmy tą falą. Ta istota, o której mówi Schopenhauer, byłaby morzem. To nie jest tak, że ona mogłaby coś sensownego nam powiedzieć o śmierci, ponieważ w ogóle by nie zrozumiała tego pojęcia. Bo wiedziałaby tylko, że jest wieczna transformacja. Nie znałaby początku tego, że coś się kończy i tego, że coś się zaczyna. Jak w Szkole Żywej Filozofii z moimi studentami studiujemy ten aspekt, to zabieram ich często w naturę. Bardzo mało jest już takich miejsc w Polsce, być może została tylko Puszcza Białowieska, chociaż też nie powodzili się najlepiej ostatnio. Ale jak pójdziemy w taką puszczę, to najpierw tak, no to zdarzają się różne rzeczy. Najpierw zdarza się to, że ludzie się trochę boją, bo taka puszcza to nie jest taki las, plantacja, który znamy normalnie, że drzewa sobie równiutko stoją, że to jest posprzątane jak w ogródku. Tylko jest pełno zwalonych drzew, zakamarków, miejsc, które nie da się przejść. Jest często mroczna, ma wiele odcieni światła, wiele odcieni zieloności. Muchów jest coś, co nazwalibyśmy jakimś gigantycznym bałaganem. Ale jak się przyjrzymy temu bałaganowi, jak ludzie pobędą w tej puszczy kilka godzin, i są na to też twarde badania psychologów, to nagle zaczynamy się czuć w niej dobrze. To nagle zaczynamy, być może dociera do nas, taka jest moja teoria, powoli, troszeczkę jak kapiąc z kranu, dociera do nas prawda, że życie jest jedną wielką transformacją. Że nie ma czegoś takiego jak sekunda, w której umarło drzewo. Bo to drzewo, nawet jak się zwali, no to potem jest życiem, daje życie mnóstwo roślin, owadów, zwierząt, kolejnych pędów wyrastających. Jak chcielibyśmy zaznaczyć granicę tego drzewa, to nie uda nam się. Tam nie ma pojęcia młodości i starości. Nie ma pojęcia początku i końca. W naturalnym lesie, albo w prawie naturalnym, jakim jest Puszcza Białowieska, zobaczymy na własne oczy i poczujemy wewnętrznie, że życie jest jedną wielką transformacją. I jeszcze chciałbym, to jest trudne, tak? To jest to, co teraz chcę Państwu powiedzieć, ale moim zdaniem kluczowe, bo to pokazuje, co w ogóle badacze, którzy zajmują się Schopenhauerem, prawie tego nie widzą, jak niebywale praktycznie terapeutyczny jest Schopenhauer.
Zobaczcie Państwo, co przeczytam. Chociaż nie domagam się nawet od siebie, znaczy nie domagam się ani od siebie, ani od Państwa zrozumienia tego do końca, ale chciałbym to pewną intuicję wprowadzić. Schopenhauer proponuje nauczyć się na odwrót, poznawać najpierw najprostsze i najpospolitsze ruchy ciała nieorganicznego, do których widzę, jak następują po przyczynach, na podstawie moich własnych ruchów wywołanych przez motywy i dostrzegać, że niezgłębione siły ujawniające się we wszystkich ciałach w przyrodzie są rodzajowo identyczne z tym, co jest we mnie wolne. Przepraszam, panie, to się nie da czy tłumaczyć. Państwo zostawiam maile, to wyślę niemiecki fragment. Ale to jest medytacja. Zobaczcie, to jest instrukcja medytacyjna. Co nam mówi Schopenhauer? Mówi to samo, co Budda, to samo, co Lao Tzu i wschodni nauczyciele medytacji. Dokonaj pewnego rodzaju obserwacji. Zobacz, jak drga w tobie pragnienie. Zobacz, jak wywołuje pewne ruchy. Zobacz, jakie siły w tobie działają. Czym to jest, jeśli nie medytacja? Schopenhauer oczywiście nie powie, żeby usiąść do tego ze skrzyżowanymi nogami, a nam się wydaje, bo tak nas przyzwyczaiły kolorowe gazety, że medytujemy, kiedy siedzimy ze skrzyżowanymi nogami, co jest jakimś absurdem, bo pozycja nie ma nic wspólnego z medytacją. Ale to jest zaproszenie do takiej medytacji, takie instrukcje medytacyjne, które znajdziemy też u Buddy. Obserwuj każde drgnienie pragnienia w sobie. Obserwuj każde drgnienie woli w sobie. Na wszystkich poziomach, na poziomie emocji, na poziomie ciała, na poziomie czynności, które potem z tych pragnień wynikają. I tylko dzięki temu w praktyczny sposób będziesz w stanie zrozumieć, na czym polega życie, że jest ciągłym pragnieniem. I że da się stanąć obok tego pragnienia i stanąwszy obok tego pragnienia osiągnąć pewien rodzaj wolności, pewien rodzaj oświecenia, pewien rodzaj atarakcji, rozkwitnięcia, uwolnienia się od tego wszystkiego, co nas warunkuje i tego wszystkiego, co nas napawa lęki. To są ćwiczenia w Japońskiej Szkole Żywej Filozofii. Oczywiście staramy się te wszystkie nauki w bardzo praktyczny sposób wyrazić, więc zaprojektowałem sam z moimi uczniami mnóstwo różnych ćwiczeń. To jest tylko przykład, tak? Bardzo dobrze widać wchodzenie. Tak? Wychodzimy w góry z tymi studentami i dokonujemy pewnej procedury introspekcji, obserwacji tego, co się z nami dzieje. Jest możliwe przy pewnym treningu odróżnienie dwóch rodzajów sił, już pomijając to ćwiczenie, ale to pokazuję jako przykład, odróżnienie dwóch rodzajów sił, które w nas operują. Jednej siły, która jest jakby operuje dlatego, że jesteśmy częścią środowiska. W najprostszym ujęciu, tak, zaświeci słońce, to nie musimy myśleć o tym, żeby się cofnąć krok i stanąć w cieniu, tylko to się dzieje samo, tak? Czyli jakby pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy oddziałuje na nasze ciało i to są pewne siły, tak? Siła grawitacji, która jest bardzo dobrym przedmiotem medytacji, ale także sił, które wynikają z naszych pragnień. One inaczej wybrzmiewają w ciele. Jeśli nauczymy się je odróżniać, to daje pewien rodzaj wolności, bo możemy się potem nauczyć puszczać te siły działające w nas, które wynikają z pragnienia, tym samym poczuć to coś, co moim zdaniem w filozofii zachodniej nazywało się atarakcją, czyli pewien stan psychofizyczny takiej niebywałej, głębokiej przyjemności, takiego spokoju, ale głębokiego spokoju nienudnego i jeszcze przesiągniętego pewnym rodzajem radości medytacyjnej, która pojawia się wtedy, kiedy choć trochę, choć minimalnie, za pomocą tego typu ćwiczeń zaprzeczymy naszej woli. To oczywiście jest na praktyczny warsztat, na który zresztą zaproszę Państwa na koniec w Berlinie w styczniu, co się odbędzie. Okej, okay. Teraz przejdźmy do Buddy. Jak już mówiłem, w ogóle wydaje się, że Schopenhauer sporo ściągnął z filozofii Buddy. Istnieje takie przekonanie, że skopiował system Upaniszad, zwany Upaniszadami. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Nie wiem skąd to przekonanie. Być może dlatego, że miał Budla o imieniu Atman. Atman i Brahman to są dwa podstawowe pojęcia Upaniszad. Natomiast
jak się wczytać w Schopenhauera, to jego system jest bardzo podobny do systemu buddyjskiego. Więc teraz możemy płynnie przejść do tego samego, tak? Czyli do tego, jak pragnienie buduje nasz świat, mówiąc w skrócie. Tutaj nazwane lgnięcie, takie jest polskie zwyczajowe tłumaczenie. Pada, nie wiem, czy dobre, czy złe. No i jak spojrzymy na to, jak Budda identyfikuje to lgnięcie, no to w ogóle na wschodzie ci ludzie, filozofowie wschodni również uwielbiają klasyfikować rzeczy, tak? Czyli mamy 51 czynników mentalnych, 7 czynników oświecenia i tak dalej, czynnik oświecenia jeszcze powiem. I tutaj sobie poklasyfikowali pragnienia. No i zobaczcie Państwo, no to jest akurat jedna z klasyfikacji, które przywołałem, dlatego że one jakby wprowadzają trochę różnorodności w to pojęcie pragnienia, na co ono się rozbija. Na przyjemności zmysłowe, co jest oczywiste, ale mówi Budda także na niezdrowe poglądy. Niezdrowe poglądy, nie chodzi o poglądy polityczne, tu chodzi o poglądy, a w centrum niezdrowych poglądów tkwi taki pogląd, i to jest to czwarte lgnięcie do jaźni, że jesteśmy osobnymi istotami. To jest ten pogląd fali, że tak go hasłowo nazwiemy. Bardzo, zobaczcie, bardzo podobna filozofia. Ciekawy jest też ta trzecia kategoria lgnięcia do rytuałów i zwyczajów, ponieważ no, wydaje nam się, że buddyzm jest religią, tak? A religie zwykle właśnie kultywują rytuały i zwyczaje, uznając, że one są pomocne w procesie osiągania tego, co chcą osiągnąć, jakiegoś poznania, oświecenia, zbawienia, czy co tam mają w swoim grafiku. Ale buddyzm, no moim zdaniem ta klasyfikacja buddyzmu jako religii jest wątpliwa. Jeśli przyjrzymy się pierwotnemu buddyzmowi Theravady, temu, który znamy z tak zwanego kanonu palińskiego, z jednych z najwcześniejszych, jak się dzisiaj wydaje, to są różne koncepcje pism spisanych dwa wieki po śmierci Buddy. A tutaj on wyraźnie mówi, że rytuały, zwyczaje są przeszkodą w osiągnięciu oświecenia. To są jednym z rodzajów pragnienia, jednym z tych czynników, które zakłócają nasze poznanie. I spójrzmy dalej. Mamy te 7 czynników przebudzenia według Buddy, które jak możemy zderzyć z tą ścieżką Schopenhauera, tak, z tymi trzema rodzajami wyjścia poza bycia niewolnikiem pragnienia. Ale tutaj są w trochę innym rozdaniu, trochę inaczej przedstawione. Moim zdaniem fundamentalne, zanim w ogóle zacznie się medytację buddyjską, jest nastawienie, które w buddyjskiej medytacji chodzi głównie o wejście w stan, pewien rodzaj fascynacji. Nie tylko buddyjskiej. To samo chcieli osiągnąć Grecy. O tym samym mówił Heidegger, tak? XX wiek, który mówi, że mamy dwa sposoby bycia w świecie. Albo interesuje nas to, że rzeczy są, czyli widzimy świat jako zbiór przedmiotów do wykorzystania, albo interesuje nas, jak rzeczy są, czyli widzimy zbiór przedmiotów, albo że rzeczy są. I wtedy uruchamiamy to pierwotne, filozoficzno-medytacyjne zdziwienie, które pozwala nam między innymi na to, o czym mówi Schopenhauer, na pozbycie się pragnienia. Znowu w tej puszczy to widać, jak zabieram studentów do tej puszczy, to czy lato, czy zima, czy wiosna, czy jesień, idziemy do tej puszczy i wiecie, co robią na dzień dobry? Szukają grzybów. A idziemy tam przecież po to, żeby poczuć tę puszczę. Nic od niej nie chcemy, tak? Chcemy się w niej roztopić. Chcemy, żeby, jeśli coś chcemy, to żeby przebiegł jakiś proces poznawczy, żeby nas czegoś nauczyła. A zobaczcie, jaki mamy nawyk, tak? Wracając do Heideggera. Interesuje nas, po co rzeczy są, tak? Puszcza ma służyć produkcji grzybów albo drewna, tak? Wtedy nas interesuje, tak? Nie interesują nas inne aspekty tej puszczy. No ale pewien trening powoduje, że coś się zmienia i zaczyna nas interesować ta puszcza, jako, że jest, tak? I wtedy dajemy tę pierwotną fascynację światu, którą ma też dziecko. To jest też na zupełnie inny wykład, ale którą w procesie akulturacji, edukacji, wzrastania, poddawania się pewnym procedurom i przystosowania nas do wygodnego życia w społeczeństwie, po drodze gdzieś tych procesów tracimy.
Siedem czynników przebudzenia. Uważność, tak? Czyli to, na czym zbudowano właściwie ten ruch mindfulness, już miałem do nim mówił, no ale to jest taki stan bycia z tym, co się dzieje. Ale to jest tylko na dzień dobry, to jest tylko wstęp. Dogłębne badanie, to jest drugi stan. Interesuje nas, co wynika z czego w naszym przeżyciu. W medytacji buddyjskiej, jak się idzie do takiego klasztoru, na przykład w Birmie, no to dostaje się bardzo konkretne instrukcje, tak, żeby obserwować doznania, żeby obserwować emocje, ruchy ciała. Czasami proszą nauczyciele, żeby zwolnić trochę, żeby ta obserwacja przebiegła łatwiej. Czasami nie proszą o to, ale musimy się zobaczyć pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy, tak, że z tej myśli wynikło taki impuls w ciele, tak, albo z tego impulsu w ciele wynikła taka myśl, tak. Z tego impulsu w ciele do tej myśli wynikła taka czynność, więc obserwujemy, jak właściwie to samo, o czym mówi Schopenhauer, tak? Obserwujemy, jak napędza nas ten mały motorek w środku nas zwany pragnieniem, który jest przecież niczym innym jak no, przejawem oddziaływania woli, tak? I obserwując to, odklejamy się od niej i ostatecznie uwalniamy się. Dalej. Witalność, no, to jest taki stan, w którym jesteśmy trzeźwo z rzeczywistością, tak? Nie jesteśmy od niej oddzieleni, nie jesteśmy zaklejeni tą pajęczyną lub chmurą naszych wyobrażeń o rzeczywistości. Bo o to chodzi w tych systemach terapeutycznych, żeby pękły te wyobrażenia, żeby doszło do pewnego rodzaju konkretnego, bezpośredniego kontaktu z tym, co się dzieje. Radość to jest coś, co się pojawia dość szybko w medytacji. W krótkim okresie medytowania można poczuć bardzo, to jest wyzwalające, tak? Bo nagle czujemy to zwykle na poziomie serca, taki rodzaj silnej radości, która dlatego jest wyzwalająca, że wiemy, że ona nie bierze się z żadnych zewnętrznych czynników typu lody waniliowe, tylko z naszej własnej medytacji. Nagle się odkrywa zupełnie nowy rejon wolności. Szczęście to jest taka uspokojona radość, te tłumaczenia nie są być może za dobre, ale już trzymajmy się ich, żeby się nie myliło, bo tak się utrwaliły. To jest to, co moim zdaniem, do czego zmierzają też zachodnie szkoły filozofii, coś, co być może nazywa się atarakcją, czyli taki etap do atarakcji, czyli takie poczucie stoicyzm na przykład, tak? Kojarzymy ze spokojem, stoicki spokój jest taki, ten spokój to nie jest puste, takie niezaangażowanie w świat, tak? To nie stajemy się przez ten spokój zimnymi fokami bałtyckimi, tylko to jest bardzo żywe, wewnętrzne doznanie powiązane z silnym takim czynnikiem radości, a potem szczęścia. Koncentracja, bo w wyniku medytacyjnych praktyk ona się naturalnie budzi. Ja jeszcze jej powiem, bo są różne metody koncentracji, choć wiem, że już czas. I bezstronność, czyli ten stan, który moim zdaniem odpowiada w zachodniej filozofii greckiej ataraksji, tak? Czyli byciu z rzeczywistością. A naprawdę to się nazywać wolnością. Jak się wejdzie medytacyjnie w taki stan, to on trwa dość długo, jest trwały, nie trzeba go ciągle, tak jak w tym Schopenhauerowskim przykładzie, nie jesteśmy ciągłym brakiem, tak? On ma pewną trwałość, jest też niebywale przyjemny, taka klarowność umysłu. Nie będę z braku czasu wchodził w taki fragment tego wykładu, który jest bardzo ważny. Jeśli Państwo chcieliby coś więcej usłyszeć, to też proszę o kontakt ze mną, na końcu będzie e-mail. Wiele z tych rzeczy, które osiągamy w medytacji, zapewnia nam po prostu ekspozycja naszego ciała na naturę. To są różne badania, które pokazują, co się dzieje w naturze z naszym ciałem i z umysłem. One nie są najnowsze, są dziesięcioletnie z takiej książki Richarda Rowe'a, Nature Principle, ale potem jeszcze były tysiące różnych badań. Tak? Wróćcie na kilka. Tak? Godzina w lesie zwiększa długość uwagi o 20%. Tak? Samo bardzo konkretne rzeczy. Samo patrzenie, to drugi punkt. 20 minut patrzenia na drzewa zmniejsza poziom kortyzolu, zwanego hormonem po
skrócie nazywają kortyzol stresu, tak, może być stresu, o 13,4%, tak, bardzo dokładne japońskie badania, 260 osób, 24 lokalizacje. Tak, nie trzeba iść do tego lasu, ale już coś się z nami dzieje. Jak pójdziemy do tego lasu, to nagle dzieje się coś w ogóle niesamowitego, bo nagle uruchamiają się wszystkie nasze zmysły. Bo w codziennej nawigacji w rzeczywistości głównie opieramy się na wzroku. Ten wzrok, jak mówi Heidegger, pacyfikuje rzeczywistość. Ten wzrok właśnie, on właśnie sprawia, że widzimy tę rzeczywistość jako zbiór przedmiotów do wykorzystania, że nam się do czegoś przydadzą. Natomiast w lesie dzieje się coś takiego, że uruchamiają się inne zmysły i to ma bardzo dobry wpływ na nasz tak zwany dobrostan. Ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, to ten punkt piąty, bo on jest dla mnie ważny. Nosze, którym wstrzyknięto bakterię pewną, która żyje w glebie, dwa razy szybciej pokonywały labirynt. Bo to, jakby czytałem te badania, to uświadomiłem sobie, czym jest inteligencja. I o tym za chwilkę powiem. Także inteligencja nie zależy ani od naszego, przynajmniej wyłącznie, ani od naszego mózgu, ani nawet od naszego serca, ani nawet od naszego całego układu nerwowego, tylko lub całego ciała, tylko inteligencja jest czymś środowiskowym. Zobaczcie, skąd się bierze inteligencja myszy. Z tego, że w ich ciele krąży pewna bakteria, tak? Która, powiedzielibyśmy, w naszej zachodniej metafizyce nie jest tą myszą, jest czymś zewnętrznym. Inteligencja jest czymś, co jest pomiędzy tą, pomiędzy myszą i pomiędzy środowiskiem. Ja to nazywałem inteligencją otwartego źródła i no to jest też jedno z tych zagadnień, które badamy w Szkole Żywej Filozofii. Ale ten slajd służy temu, żeby pokazać Państwu to czerwone, tak? Te czerwone właściwości bycia w naturze, one składają się, bardzo dobrze się pokrywają z tłumaczeniem siedmiu czynników przebudzenia według Buddy. Była taka szkoła w Tajlandii, tak zwana tajska tradycja leśna, która opierała się dokładnie na tym, że ci mnisi wychodzili z klasztorów, włóczyli się całymi dniami po dżungli i właściwie większość medytacji polegała poza pierwszą fazą, gdzie takimi sztucznymi metodami, pewną mantrą stabilizowali, bo moim zdaniem to jest niepotrzebne, to potem cała medytacja polegała na ekspozycji ich organizmu na naturę. Sama natura dba o nasze oświecenie. Sama natura dba o nasze rozkwitnięcie, ponieważ jesteśmy wszyscy częścią jednego wielkiego źródła inteligencji, które nazywamy inteligencją otwartego źródła. Tylko dlatego nie doświadczamy tego szczęścia, już będę kończył, a tkwimy w stanie depresji czy anhedonii, że zadziałały pewne mechanizmy, które nas od tych naturalnych rytmów oddzielają. I o tym mówię też dlatego, żebyście Państwo, pewnie są wśród Was tacy, którzy poszukują rozwoju duchowego, żebyście nie przegapili tej ogromnej szansy, którą jest pójście do dzikiego lasu. A nie trzeba wykuwać tego oświecenia wyłącznie na poduszkach medytacyjnych ze skrzyżowanymi nogami, aż nam popękają na brzeg. Już na koniec, to jest takie motto Szkoły Żywej Filozofii, którą prowadzę w Apeninach, do której Państwa serdecznie zapraszam, bo ona nie jest dla studentów uniwersyteckich, poświęcenia też się zdarzają, tylko dla wszystkich, którzy chcieliby postudiować, czym jest proces życia, dostroić się do niego, przejść przez różne ścieżki, ścieżkę dociekań, ścieżkę introspekcji, ścieżkę ekspozycji na dziką naturę. Ta szkoła jest nie bez powodów w dzikim rejonie górskim. Tak to właśnie definiuje kwestionowanie self, jaźń, tak, ego jako naszej tożsamości poprzez studiowanie i ćwiczenie naszej współzależności z resztą procesu życia. Z tym na pewno zgodziłby się Budda. Nie wiem, czy do końca Schopenhauer, ale mogę domniemywać, że w dużej mierze tak, bo kwestionowanie jaźni jest kwestionowaniem perspektywy fali i otwieraniem się na perspektywę morza. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu. Przepraszam, że
przytoczyłem czas. Jeśli jest jeszcze czas na pytania, to będę zachwycony. Nie wiem, czy... Dziękuję bardzo. Jest, nie wiem, niech organizatorzy decydują, tak? No jeszcze chwilkę, tak, jeszcze chwilkę, prawda? Jak się ma wola i jak się ma szczęście do czasu. Bo przecież człowiek każdy w określonym czasie życia ma inne poczucie szczęścia, inną wolę, jak się to ma. W sensie metafizyki Schopenhauera wola w ogóle się nie ma do czasu, tak? Bo czas jest jednym z tych dwóch szkieł, o których mówię, tak? Tym filtrem, który jest częścią tego, co nazywamy przedstawieniem, tak? Czyli czas jest, tak naprawdę tkwi w naszym umyśle, a wola działa poza czasem. Trudno sobie to wyobrazić, albo w ogóle nie można sobie tego wyobrazić, ale to właśnie dlatego, że wyobrażamy sobie rzeczywistość już przefiltrowaną. Ale z punktu widzenia takiej psychologii, Schopenhauer użył takiej metafory. Przez pierwsze 40 lat nasze życie jest tekstem. Przez kolejne lata nasze życie jest komentarzem do tekstu. Użył też innej metafory, że przez pierwsze 40 lat życia wspinamy się pod górę i właściwie nie widzimy, co nas czeka i pakujemy całą naszą energię w jakieś nasze wyobrażenia tego, co na tym szczycie będzie. A po przekroczeniu, to te 40, to oczywiście mówimy tutaj w kategoriach XIX-wiecznych, teraz żyjemy dłużej i później się rozwijamy, że tak powiem, więc może to jest 50. W każdym razie potem z tej góry schodzimy, tak? Już mamy obraz tego, co się dzieje, już nie pchają na mnie takie ambicje, żeby dotrzeć na szczyt. Już tracimy też mnóstwo z naszego wigoru, z naszej energii, ale zyskujemy też coś, tak? Zyskujemy mądrość i taki ogląd. I być może łatwiej byłoby nawet uwolnić nam się od tych drgnień woli, właśnie w tej drugiej fazie, tak? Bo mamy już tyle mądrości i przekonaliśmy się wielokrotnie, że ta wola prowadzi nas nie do właściwego źródła szczęścia. Większość studentów, którzy przyjeżdżają do mojej szkoły, to są ludzie właśnie po 40. To są najczęściej na przykład biznesmeni, którzy zarobili dużo pieniędzy, albo nie zarobili, albo sprzedali swoje firmy. A w każdym razie łączy ich to, że dostrzegli, że to nie jest... Jakby przekroczyli ten szczyt, tak? Dostrzegli, że nie ma na nim żadnego cudownego rozwiązania, tak? Że właśnie to więcej szczęścia zdobędziemy, nabierając pewnego dystansu do życia. Więc tak mówisz o ten Schopenhauer, co jest pocieszające, bo w każdym wieku mamy szansę, a być może nawet im jesteśmy starsi, jeszcze większą na taki egzystencjalny rozwój. Trudno byłoby filozofią Schopenhauera zarazić zakochanego nastolatka, tak? Czy zakochaną nastolatkę, kiedy te mechanizmy biologiczne po prostu aż tam buzują. Tak? Choć z drugiej strony, jak wykładam w Polsce na różnych uniwersytetach, to przynajmniej jakieś 2-3 lata temu bardzo modne były memy z Schopenhauerem, no, to taki dowcip, tak? Schopenhauer pesymista, który tam doradza różne rzeczy, typu jak popełnić samobójstwo. Więc i z tego właśnie studenci znają Schopenhauera. Więc wydaje mi się, że to jest filozofia dojrzała. Niekoniecznie ze względu na wiek, ale ze względu na... To jest trochę filozofia dla ludzi, którzy coś przeszli, tak? Którzy zdążyli się rozczarować, którzy nie są już naiwni, wierząc w to, że jak więcej zgromadzą na przykład, to da im to więcej szczęścia. Czy jest filozofia świata? Bo każde państwo ma swoją filozofię. Oczywiście jest, ale różne państwa mają swój styl prowadzenia filozofii, można tak powiedzieć. A jak spojrzymy na Niemcy, to jest bardzo ciekawe, że mamy takich filozofów modelowych, właśnie takich rektorów uniwersytetów, można ich zaliczyć na przykład Hegla lub Fichtego, którzy często wchodzili też w romans, na przykład z władzą. Ten Fichte to były czasy Napoleona, on chodził tutaj po Berlinie na wiece publiczne i nawoływał Berlińczyków do stawienia oporu Napoleonowi i nawoływał do takich państwowych postaw. Ale moim zdaniem najciekawsi niemieccy filozofowie to są Danici, właśnie Schopenhauer, który najdłużej się utrzymał pół roku na uniwersytecie, i to jest Fryderyk Nietzsche na przykład, który chyba 3-4 lata wykładał w Bazylei, a potem się zwolnił. I w ogóle on właśnie odpowiadał za pytanie, on właśnie po tym, jak się pożegnał też z Ryszardem Wagnerem, z którym się przyjaźnił, starał się zaprzeczać nawet symbolicznie swojej niemieckości.
choćby przez to, że pozbył się paszportu niemieckiego, był bezpaństwowcem przez większość życia, znaczy nie przez większość, przez dużą część. Więc być może i oni właśnie, i Schopenhauer, niczym mówili o takiej ciężkości ducha niemieckiego, że ten Wagner, tak, był w drugiej fazie życia niczego przykładem tej ciężkości, tak? Wtedy on słuchał tego Bizeta, tak, Carmen, tak, nie tej lekkości południa i jechał do Włoch i do Francji, albo do Szwajcarii co najmniej, tam spędzał czas. Serdecznie dziękuję.